Państwa, spotykamy się dzisiaj na okoliczność 110. rocznicy urodzin w Sosnowcu Jerzego Giertycha. Urodził się dokładnie 7 stycznia. Jak powiedziałem, w kościele dziennikarz, dyplomata, pisarz, historyk. Człowiek, który przypomniał Polsce i światu profesora Konecznego. Profesora, który był całkowicie zapomniany i w Uniwersytecie Międzywojennym pozbawiony pracy swojej na Uniwersytecie, ponieważ krytycznie się odniósł do tamtego rządu. No i człowiek, wielki Polak, patriota, żołnierz, który przesiedział Polutasów się w niego i był więziony w obozie niemieckim. Dzisiaj spotykamy się, żeby bliżej poznać jego sylwetkę. Mamy zaszczyt gościć. Otwieram konferencję i chciałbym przywitać gościa do konferencji, seniora w tej chwili roku Giertychów, najstarszego synu Jędrzeja Giertycha, pana profesora doktora Macieja Giertycha. Witamy serdecznie. Nazwałem kiedyś w obecności biskupa i w tym momencie Adama Śmigielskiego.
wtedy byłem posłem, miałem inne możliwości. Ksiądz biskup coś tam się wyraził tak bardzo sceptycznie wobec księdza prałata. Wówczas powiedziałem, ale przecież to jest pierwszy budowniczy diecezji sosnowieckiej. To jest prawda, ksiądz prałat zbudował liceum katolickie tutaj na terenie parafii świętego Tomasza. Ksiądz prałat zbudował, stworzył hospicjum dla ciężko chorych. No, ksiądz prałat wspaniały obraził cenet nasz takimi figurami za nią, której to projekt został pozyskany jedną z pierwszych nagród w środowiskach technicznych. Ksiądz prałat zakończył swoją działalność w kościele świętego Tomasza wybudowaniem wspaniałych wież, które wybudował po prawie 100 latach od momentu wybudowania świątyni. Także wielkie brawo dla księdza prałata. Pamiętam, że właśnie jako 15-letni chłopiec przeczytałem Tragis losów Polski, co było wielkim wyczynem dla takiego młodego chłopaka, bo tom jest opasły. Przeczytałem też 1000 lat historii narodu polskiego i jeszcze bardziej opasłe dzieło, bo trzytomowe. Przeczytałem Polski obóz narodowy i Hiszpanię bohaterską. Może nie wszystko w jeden rok, tak, ale zacząłem bardzo wcześnie i właśnie Jędrzej Giertych był tym pierwszym nauczycielem, moim nauczycielem myślenia o polityce, myślenia o historii i myślenia o ruchu narodowym, myślenia w kategoriach narodowych. Stąd spłacam dzisiaj choć w odrobinie dług wdzięczności, który wobec Jędrzeja Giertycha zaciągnąłem. Tytuł mojego wystąpienia to Ideologia narodowa, a światopogląd katolicki Jędrzeja Giertycha. Jak przystało na porządne wystąpienie, takie spełniające pewne kryteria akademickie, metodologiczne. Zaczniemy od definicji. Tutaj najpierw zdjęcie, inne zdjęcie Jędrzeja Giertycha i wspomnienia ochotnika. Kilka miesięcy temu z panem profesorem Maciejem Giertychem byliśmy na promocji tej książki w Warszawie. Dzieło oczywiście ukazało się już po śmierci Jędrzeja Giertycha.
Wojtycha w zeszłym roku. Cieszy się dosyć dużym zainteresowaniem. Choć jest to ostatnia, można powiedzieć, książka, tak, najświeższa, to jednak traktuje o tych najwcześniejszych latach działalności Jędrzeja Giertycha jako żołnierza w 1920 roku. Miał wówczas 17 lat. Proszę Państwa, ideologie współcześnie w socjologii czy politologii są definiowane jako złożone i rozbudowane odpowiedzi na pytania dotyczące samych podstaw życia społecznego, szeroko rozumianego i relacji jednostki do wspólnoty i zorganizowania wspólnoty i rozwoju życia, rozwoju tej wspólnoty. Jakie mają cele ideologie? Objaśniają świat, to po pierwsze, mówią nam, jaki jest świat z punktu widzenia danej ideologii. Po drugie, mobilizują ludzi do walki o nadanie temu światu takiego, a nie innego kształtu, zgodnie z pewnym systemem wartości. No i mamy przykłady: ideologia konserwatywna, ideologia liberalna, socjalistyczna, czy różne odmiany ideologii nacjonalistycznej. Tak mówi nauka współczesna. Posłużę się definicjami ojca Bocheńskiego, jednego z najwybitniejszych polskich logików współczesnych, nieżyjącego już dzisiaj filozofa, który przed wojną przyznawał się do ideologii narodowej, ideologii katolickiej, zupełnie w duchu Jędrzeja Giertycha. Otóż według Bocheńskiego światopogląd to jest zbiór, zespół poglądów na podstawowe zagadnienie świata i życia wraz z uczuciową postawą wobec tego. Nie jest on racjonalnie uzasadniony, no bo nie opiera się na wynikach nauki, fizyki, chemii, biologii czy matematyki, ale nie jest irracjonalny, ma podstawy rozumowe. Zawiera twierdzenie, że jest prawdziwy. Po trzecie, zawiera syntetyczny obraz rzeczywistości, nie pogląd na rolę jednostki w świecie, oddzielnie, a oddzielnie, prawda, na rolę Kościoła, tylko jest dokonana pewna synteza. Każdy z nas odczuwa to tak, że tak powiem, na co dzień, że ma pewien światopogląd, który mu syntetyzuje obraz rzeczywistości, naszej roli w życiu, cel, jaki mamy w życiu, jakie jest nasze miejsce, jakie jest nasze powołanie. Po czwarte, zawiera wartościowania, zwłaszcza wartościowania moralne. I socjalizm, i katolicyzm, i liberalizm. Różne, prawda, światopoglądy. Katolicyzm nie jest tylko światopoglądem, tak? Jest przede wszystkim wiarą, doktryną religijną, ale też zawiera element światopoglądowy, zawierają wartościowania, zwłaszcza moralne. I po piąte, formułuje odpowiedzi na pytania egzystencjalne. O sens życia, o rolę cierpienia w życiu, o miejsce czy znaczenie śmierci w życiu człowieka. Każdy ze światopoglądów stara się na to odpowiedzieć. Nawet marksiści, że rola jednostki to jest prawo poświęcić się na rzecz walki klasowej, a następnie prawa odejść z tego świata w takim duchu właśnie materialistycznym, ale coś tam ten człowiek powinien po sobie zostawić i jakoś tą cywilizację materialnie podnieść. Ideologia tym się różni od światopoglądu, że jest światopoglądem plus zawiera dwa inne elementy. Dodatkowo jest czymś więcej niż światopogląd, bo zawiera receptę na poprawę świata. Może to tak nie do końca ładnie nam pasuje, recepta na poprawę świata. Nauczyliśmy się od marksistów, że oni chcieli ten świat poprawiać, ale każda ideologia mówi, że jeśli będziesz według pewnego systemu wartości żył i działał, to ten świat będzie lepszy. Ale jaki to jest system wartości? No to właśnie mówi ideologia. I po drugie, zawiera określenie roli pewnej grupy społecznej w historii. Ideologia narodowa, roli narodu. Marksistowska, klasy społecznej, klasy robotniczej i tak dalej. I teraz, jaki był światopogląd Jędrzeja Giertycha? On był przede wszystkim na pierwszym miejscu integralnie i konsekwentnie katolicki. Jak mało kogo dzisiaj, jak mało kogo spośród mu współczesnych. Bo po pierwsze, był to światopogląd oparty na uniwersalizmie katolickim, a nie wyłącznie na partykularyzmie narodowym. Jędrzej Giertych czuł się w pełni Polakiem, ale poczuwał się do tej wspólnoty uniwersalnej, jaką jest Kościół katolicki. Po drugie, ten światopogląd uznawał prymat etyki katolickiej, a nie egoizmu narodowego.
nie wszystko wolno w polityce. Nie wszystko wolno w imię dobra narodu. Dobro narodu nie jest najwyższym dobrem, bo dobrem najwyższym jest Bóg. A więc nie egoizm narodowy i nie etyka amoralnej siły w duchu Bismarcka. Po trzecie jest to światopogląd uwzględniający nadprzyrodzony cel życia człowieka, a nie jak te wszystkie inne światopoglądy ograniczające nasze życie do sfery ziemskiej, doczesnej. Tylko ten światopogląd uwzględniał, że tu się życie nie kończy. Tak trzeba żyć, działać, żeby zasłużyć na zbawienie. Po czwarte, uznający Kościół jako wspólnotę dążącą do zbawienia w pierwszej kolejności, tak jak uczy Kościół, a nie tylko instytucję społeczną, owszem zasłużoną dla dobra narodowego, ale jest wiele instytucji zasłużonych. I Kościół nie wyróżnia się spośród innych tym, że jest najbardziej zasłużona pośród innych. Tylko jest to instytucja święta, która ma swoje cele nadprzyrodzone i prowadzi ludzi do zbawienia. To jest pierwszy zasadniczy cel istnienia Kościoła założonego przez Jezusa Chrystusa. I po piąte, światopogląd Jędrzeja Giertycha jest to światopogląd, który zakładał wspieranie polityczne, wspieranie poprzez pracę publicystyczną, wydawniczą interesów Kościoła i środowisk społeczności katolickiej po świecie. Jędrzej Giertych czynem w swoim życiu bronił interesów Kościoła i katolików po świecie. Nawet gdy nie leżało to w bezpośrednim interesie Polski, tak? Katolików, prawda, w Afryce, czy katolików w Europie Zachodniej, w Wielkiej Brytanii, czy w ogóle po świecie. Tu pokazuję jedne z pierwszych publikacji Jędrzeja Giertycha, My Nowe Pokolenie. Jest to praca, którą opublikował w 27 roku jako 24-letni młodzieniec, harcerz. Nigdy nie był członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, bo był zaangażowany w harcerstwo i to dosyć wysoko, prawda, w Komendzie Głównej, w związku z tym, że tam obowiązywała zasada, żeby nie łączyć działalności harcerskiej z działalnością taką polityczną albo z członkostwem w innych organizacjach, poświęcił się w pełni pracy harcerskiej. My Nowe Pokolenie miało akceptację ówczesnego prymasa, kardynała Chlonda, który napisał przedmowę do tej pracy. I druga praca późniejsza z 30, w zasadzie traktująca o 38 roku i o kryzysie, który wówczas miał miejsce, a był związany z naszą współpracą, w zasadzie nie naszą, tylko obozu piłsudczyków, z reżimem hitlerowskim celem rozebrania Czechosłowacji. Jędrzej Giertych uznał to za dziejowy błąd Polski i ruchu narodowego w szczególności. Od tej pory ruch narodowy według Jędrzeja Giertycha już się nie podniósł po tej klęsce. Była to dziejowa klęska i Polski, i ruchu narodowego. Że nie byliśmy w stanie wówczas przeciwstawić się tej tendencji i pójść razem z Czechami, z Czechosłowacją na Niemców. Tylko uczestniczyliśmy w zaborze Zaorzia, a potem w 1939 roku później byliśmy osamotnieni. Bez partnerów, bez sojuszników. Światopogląd Jędrzeja Giertycha, zgodnie z tym, o czym wcześniej pokazywałem ojca Bocheńskiego, był światopoglądem prawdziwym, gdyż spełnia drugie kryterium Bocheńskiego, zawiera potwierdzenie, że jest bezwzględnie prawdziwy i jedyny, który tę cechę posiada. Ten światopogląd jest światopoglądem prawdziwym, ponieważ jest autentycznie i integralnie katolicki. Bezdyskusyjnie akceptujący doktrynę Kościoła katolickiego, bezdyskusyjnie. Nad sprawami wiary i moralności Jędrzej Giertych nie dyskutował, tylko przyjmował stanowisko Kościoła tak, jak ono jest. Nie mamy prawa wywyższać się nad magisterium Kościoła i w swoim partykularnym mniemaniu myśleć, że my wiemy lepiej. A Kościół katolicki jest Kościołem jedynym prawdziwym. Stąd światopogląd katolicki jest prawdziwym światopoglądem. Dwie kolejne prace. Tysiąc lat historii polskiego narodu troszeczkę niewyraźnie jest pokazane, bo i taką, tak jak skanowałem, to tak mi się nie do końca ładnie to zrobiło. I jeszcze o zamachu na Kościół. Pamiętamy, że Jędrzej Giertych, będę o tym mówił, napisał najpierw w dobie Soboru Watykańskiego II pozycję, która poprzedzała jeszcze o zamachu na Kościół, po prostu. Ale o tym może później, żeby nie... Tak, o zamachu na Kościół. O tym zaraz będę jeszcze później mówił.
Światopogląd też ten, zgodnie z tymi definicjami Bocheńskiego, jest syntetyczny, jest spójny, konsekwentny i integralny. Bo zakłada po pierwsze jedność życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, moralnego, politycznego, duchowego. Te wszystkie sfery w życiu Jędrzeja Giertycha to nie było coś rozłącznego. Życie pojmował integralnie. Przemieniał swoje życie rodzinne i duchowe i polityczne zgodnie z ideałami, wartościami katolickimi i patriotycznymi. Po drugie, bezkompromisowość w sprawach zasadniczych. Po trzecie, poświęcenie całego życia w zasadzie w służbie tym ideałom. A w jakiej skali było to poświęcenie, to większość z nas wie, a za chwilę podam przykłady. Po czwarte, rezygnacja z ofert kolidujących z podstawą ideowo-moralną albo z przyjmowanym systemem wartości. A takich ofert było w życiu Jędrzeja Giertycha wiele. Mamy tutaj pozycję curriculum vitae Jędrzeja Giertycha. Fantastycznie napisana biografia przez samego Jędrzeja Giertycha w opracowaniu tutaj kolegi, który będzie występował. I chwała mu za to, że doprowadził do wydania tego. To jest świeża pozycja. Zachęcam wszystkich do nabywania i do czytania. Czyta się to jednym tchem. Jest to naprawdę pozycja wychowawcza. Jeśli ktoś ma do czynienia z młodym człowiekiem, to trzeba dać curriculum vitae Jędrzeja Giertycha. Na podstawie tego więcej nauczymy niż pogadankami i umoralnianiem pogadankami na temat, jak to powinno się w życiu żyć. Bo przykładów nam trzeba, a nie tylko po prostu takiego umoralniania pustego. I my nowe pokolenie, wydanie nowe, czyli takie, które można kupić. Poprzednio pokazywałem to wydanie przedwojenne. Tu my nowe pokolenie, książka naprawdę autentycznie katolicka i wychowawcza. Bo uczy młodych ludzi, jak w życiu postępować, jakimi zasadami się kierować. Oto przykłady z życia Jędrzeja Giertycha, dosłownie kilka wybrane, najbardziej jaskrawe, które pokazują, że w momentach przełomowych nie ulegał on pokusom tego świata. Przede wszystkim związanym z karierą. Pierwszy przykład. To wszystko wyczytamy w curriculum vitae, tak świetnie opracowanym przez kolegę Andrzejczaka. Rezygnacja z aplikacji adwokackiej. Otóż po zwolnieniu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Jędrzej Giertych przez krótki okres przed wojną nie miał pracy. A ponieważ był po studiach prawniczych, a wystarczyło wówczas po tych studiach prawniczych znaleźć adwokata, który by wziął na aplikację, dostał propozycję, żeby zostać adwokatem. Była to bardzo kusząca propozycja. Bo adwokatów narodowców było mnóstwo i bez problemu w kilka lat odbyłby tę aplikację. Odmówił po rozmowie z Dmowskim, który powiedział, każdy chce sobie w Polsce ułożyć życie. Dobrze jest mieć dobry zawód, bo to był zawód prestiżowy. Zawód, który zapewniał stałe utrzymanie, pozycję, prawda, środowiskową, autorytet. No, pieniądze też niemałe. Jędrzej Giertych odmówił, nie poszedł na tę aplikację, zajął się zawodowo polityką za znacznie skromniejsze środki i to niepewne. Bo stwierdził, że w obecnej sytuacji Polska po prostu potrzebuje zawodowych, czynnych polityków. Mamy to na stronie 60 i 61. Poglądu Dmowskiego zaznacza jednak Jędrzej Giertych po latach dzisiaj już nie podzielał. Poglądu, że polityk że Polska potrzebuje zawodowych polityków, tak? Polityk powinien mieć własny zawód i możliwość egzystencji niezależnej. Z polityki nie należy żyć. To zbyt uzależnia. To także hierarchicznie stawia człowieka wśród polityków raczej nisko. Można przez czas pewien żyć tylko z polityki, ale trzeba mieć możliwość wycofania się z niej w każdej chwili w imię jakiegoś protestu, a do tego przydatne jest posiadanie zawodu. Człowiek, który tylko żyje z polityki, jest sprzedajny, bo kończy się kadencja i on się w pierwszej, lepszej formacji zaprzeda, bo nie ma co w życiu robić. Ale w ówczesnej sytuacji Jędrzej Giertych dał się namówić i zrezygnował z aplikacji. Po drugie, wkrótce potem odrzucił również propozycję, to mamy na stronie 69, uzyskania dobrego stypendium naukowego i udania się za granicę, zostania profesorem historii czy filozofii i zrobienia kariery międzynarodowej. Tu też pięknie Jędrzej Giertych o tym pisze, że po to, by porzucić się na katolicką karierę naukową o charakterze międzynarodowym,
Było to pociągające ze względów osobistych, dające pole do osobistej kariery, do poznania interesujących ośrodków intelektualnych w całej Europie. Odmówiłem. Również dla żony było zapewnione też miejsce u boku męża, który będzie robił tą karierę w Rzymie, czy w Louvain, czy we Fryburgu szwajcarskim. Zresztą we Fryburgu później ojciec Bocheński robił karierę i w Rzymie też. Uważałem, że w napiętej sytuacji politycznej w Polsce, gdy Polska jest w szponach niszczycielskiej dyktatury, usunięcie się z Polski z celem poświęcenia się oderwanej nauce byłoby aktem dezercji. Konkretny drugi przykład. Trzeci, odmowa złożenia przysięgi na wierność królowej brytyjskiej. Miałby wiele propozycji dobrze płatnej pracy na emigracji, ale uznał, już nie będę tego cytował, Państwo sobie w curriculum vitae całe uzasadnienie znajdziecie. Uznał, że byłby to akt zdrady. Nikogo nie potępiał z emigrantów za to, że ktoś złożył taką przysięgę na wierność królowej angielskiej, co wiązało się też z uznaniem jej jako głowy kościoła anglikańskiego. On uznał, że jako Polak i katolik tego zrobić nie może. A w związku z tym ominęło go cała masa różnych propozycji dobrze płatnej pracy. Wielcy patrioci i narodowcy nie odmawiali tej przysięgi. On uznał bardzo tak pryncypialnie, że się to nie godzi. Kolejny przykład. Przed wojną wszedł wielki spór polityczny z Bieleckim, między innymi za te sprawy czechosłowackie. Po wojnie zadeklarował mu szczerą lojalność. Zgłosił się do Bieleckiego. Opisał to też bardzo ładnie, że spotkał się z Bieleckim, prezesem Stronnictwa Narodowego, i powiedział: ja mam mniejsze doświadczenie, ja całą wojnę spędziłem w obozach koncentracyjnych. Pan jest osobą doświadczoną, deklaruje pełną lojalność. Mało którego polityka dzisiaj, a i wówczas stać na to, żeby pójść do przeciwnika politycznego, złożyć akt lojalnej współpracy, zadeklarować współpracę i poddać się pod przywództwo człowieka, z którym się kiedyś prowadziło spór. Jest to przykład też warty podkreślenia. W 1953 Jędrzej Giertych, pomimo tego, że wiedział, jakie będą tego konsekwencje, ujawnił aferę Berlin, to znaczy branie pieniędzy od wywiadu amerykańskiego na organizowanie świadków szpiegowskiej na terenie Polski. Uważał, że się to nie godzi, że nie wolno robić polskiej polityki za niepolskie pieniądze. Ale wiedział, że nastroje są na emigracji proamerykańskiej i antykomunistyczne na tyle, że spotkają go za to represje. No być agentem Amerykanów, no co to jest, prawda, za problem. Jędrzejowi Giertychowi to nie odpowiadało. Nie tak pojmował wierność Polsce. Następnie w latach 50. zdecydował się, w 61. konkretnie, na wystosowanie razem z redaktorami pisma Horyzonty listu do Chruszczowa. Gdy było takie przesilenie w stosunkach amerykańsko-sowieckich, postanowił, jako osoba, która jest na emigracji, której poglądy antykomunistyczne są klarowne i radykalne, wystosować w imieniu środowiska emigracyjnego listu do Chruszczowa, gdzie przedstawiono stanowisko narodu polskiego wobec Związku Radzieckiego. I zażądano, to oczywiście Chruszczow prawdopodobnie może nie przeczytał, może przeczytał, nie wiadomo jaka była rola tego listu, ale zażądano Związku Radzieckiego respektowania podstawowych praw i tak dalej. Bardzo się to Piłsudczykom nie podobało. Bardzo. Spotkały go w związku z tym liczne represje, wiele środowisk się od niego odcięło, że jak to można, prawda, do Chruszczowa pisać i upominać się o prawa Polski. A Jędrzej Giertych zawsze konsekwentnie upominał się o prawa Polski. O prawa państwa polskiego i o prawa Polaków. Czy pisząc do Chruszczowa, czy pisząc list do emigracji. No i ostatnia sprawa, prawda, którą znamy od 1979, potępienie akcji trockistowskiej Korowskiej. Tu pokazuję wiszczanie obywatelstwa, też nie najlepiej to wygląda. To jest jego wspaniała książka, również kolega, który będzie miał później wystąpienie, tą książkę opracował na nowo, jest do kupienia. To jest, są jakby wspomnienia z wojny hiszpańskiej, a obok Tragis losów Polski wspaniałe dzieło historyczne i historiozoficzne, które bardzo Roman Dmowski osobiście cenił, czytał i cytował. Wróćmy jednak do ideologii. Ideologia, tak jak mówiłem, Jędrzeja Giertycha była konsekwentnie, światopogląd był konsekwentnie katolicki,
ideologia, dodaję, była narodowa. Katolicko-narodowa. Była to ideologia służby Bogu i Ojczyźnie. I to są cytaty z Polskiego Obozu Narodowego, czyli z tej pozycji, którą już wydał po wojnie. Przedmiotem troski Obozu Narodowego nie jest interes tej czy innej klasy społecznej. Nie jest zaspokojanie potrzeb poszczególnych jednostek. Nie są wreszcie cele międzynarodowe, ale jest dobro narodu. I drugi cytat, który pokazuje to, że Jędrzej Giertych nie był, prawda, zwolennikiem egoizmu narodowego, ale dobro narodu nie jest dobrem najwyższym. Dobrem najwyższym jest Bóg. Dobro narodu, tak samo jak dobro poszczególnej rodziny, podporządkowane być musi prawu moralnemu. Ideologia Obozu Narodowego to jest ideologia Boga i Ojczyzny. Myślę, że bez komentarza to pozostawimy. Tutaj pokazuję jeden z pierwszych numerów Opoki, jeden z pierwszych pomocy numer Opoki i książeczkę wydaną już kilka lat temu, Sprawa Marii. Jako przerywniki w tej mojej takiej rozprawie, może za bardzo akademickiej, żebyście Państwo też kilka obrazków, jako naocznienie tego, o czym mówię, mieli. Obóz Narodowy, w tejże samej pracy Polski Obóz Narodowy, definiował Jędrzej Giertych jako nawrót do dawniejszych polskich tradycji. I wymienił Robrego, Łokietka, Świętą Jadwigę, kardynała Hozjusza, Piotra Skargę, Pawła Włodkowica, kardynała Oleśnickiego. Ale przeciw, tu jest błąd, ale przeciw odrodzeniu Stanisławowskiemu i przeciw powstaniom XIX-wiecznym. Po drugie, Obóz Narodowy to reakcja i akt odruchowego oporu przeciwko prądom ekonomicznego liberalizmu, katolickiego modernizmu i socjalizmu. Przez modernizm katolicki rozumiał Jędrzej Giertych to, co obserwował wówczas na emigracji, w pismach liberalnych katolickich, poluzowanie dyscypliny katolickiej, odejście od najważniejszych zasad moralności katolickiej, krytykowanie papieży kolejnych, a szczególnie wielki opór katolików, intelektualistów na Zachodzie przeciw encyklice Pawła VI Humanae Vitae. O tym jeszcze za chwilę. Tu mamy zbiór opowiadań na emigracji. Małżeństwo z ogłoszenia i inne opowiadania. Mam to przy sobie dzisiaj jeszcze w pociągu ze wzruszeniem. Dwa opowiadania czytałem jadąc tutaj. Będę cytował Małżeństwo z ogłoszenia pod koniec mojego wystąpienia. A obok pokazuję już myśl o polityczną Jędrzeja Giertycha wydana jeszcze w 85, ale dzisiaj Ostoja to jeszcze wydała jako na nowo, więc jest do nabycia za niewielkie pieniądze. Fantastyczna też książeczka w pigułce pokazująca to wszystko, o czym ja tutaj nieporadnie mówię. Na chwilkę pozwolę sobie omówić bardzo króciutko poszczególne pozycje, które wydał Jędrzej Giertych, a wydał on ich mnóstwo. My, nowe pokolenie, mówiłem o tym, to było i w 27, 29, w 27 to były pogadanki, w 29 wydane, jeszcze raz wydane przed wojną, mamy dwa wydania. Później o program polityki kresowej, gdzie zarysował bardzo oryginalną koncepcję współpracy, współdziałania z mniejszościami rosyjską i białoruską. Często się zarzuca, że Jędrzej Giertych oryginalnych żadnych poglądów nie głosił, tylko właśnie te katolickie, narodowe. Otóż ta broszura o program polityki kresowej została uznana i doceniona w środowiskach akademickich ówczesnych i wśród polityków jako bardzo oryginalne stanowisko, później rozwijane przez kilku profesorów. Po wyborach w Łodzi bardzo ciekawa broszura pokazująca, jak, podobnie jak może w Sosnowcu przed wojną, dominowali socjaliści. To były bastiony socjalistyczne lewicy. Jędrzej Giertych musiał pod eskortą ochrony z pistoletami być prowadzony od dworca na spotkanie Stronnictwa Narodowego w Łodzi. To w każdej chwili mógł być zastrzelony przez albo przedstawicieli różnych mniejszości, albo właśnie socjalistów czy marksistów. Dzisiaj jak szliśmy tutaj z Romualdem Starosielcem, z kolegą Kulasem z dworca, to sobie tak myślałem, że jestem szczęśliwy, że nie jestem w roku 36 i że nie musi mnie kolega Sosnowski z brygadą uzbrojonych w rewolwery działaczy LPR wprowadzić na salę czy do katedry. No takie to były czasy, często się o tym zapomina.
Tragis losów Polski wspominałem o tej dosyć poważnej pracy historycznej, historiozoficznej. Hiszpania bohaterska też wspominałem z roku 1937. Wspaniałe dzieło o wojnie domowej w Hiszpanii, gdzie Jędrzej Giertych pojechał i na własne oczy widział ogrom zła, które bolszewicy, marksiści, rewolucjoniści wyczyniali z kościołem, z księżmi, z ludźmi wierzącymi, z patriotami hiszpańskimi. O wyjście z kryzysu. To jest fundamentalna praca Jędrzeja Giertycha, niedoceniona, a ważna, pokazująca, jak doszło do tego, że w zasadzie przegraliśmy w 1939, że nasza polityka zagraniczna była błędna, że Beck za późno wystąpił i chyba nieszczerze do końca, nie chcę tu nikogo oskarżać, trzeba by było temat rozwinąć, nieszczerze wystąpił ze swoimi deklaracjami antyniemieckimi, że jednak w 1938 coś ważnego się wydarzyło, co później zaważyło na przyszłości Polski. Jędrzej Giertych pokazuje, że są takie momenty w historii, których jeśli się nie wykorzysta, całe pokolenia później cierpią. Sprawa litewska z 1938, ważna pozycja, gdzie Jędrzej Giertych również zaproponował, że w obliczu tego, że Litwa jest rządzona przez siły proniemieckie, wrogie Polsce, należy zażądać, a byliśmy wówczas formalnie w stanie wojny z Litwą od lat 20. Należy zażądać przywrócenia stosunków dyplomatycznych. Co się wydarzyło, tak? Miał tu swój wkład w relacje polsko-litewskie. List otwarty do społeczeństwa polskiego w sprawie Polski, w sprawie polityki Polski na szlakach dziejowych Dmowskiego. Po wojnie o przyszłość ziem wschodnich Rzeczpospolitej warto powiedzieć, że jednym z ważnych obszarów działań Jędrzeja Giertycha była walka o polskość ziem zachodnich i wschodnich, ale przede wszystkim uzasadnianie ideowe i historyczne przynależności ziem zachodnich do Słowiańszczyzny i do Polski. Napisał na ten temat setki, jeśli nie tysiące listów, artykułów, wydał kilka książek. Polityka polska w dziejach Europy 47, nacjonalizm chrześcijański, bardzo dobra pozycja ideowa, dzisiaj aktualna, warta studiowania. Polityka Olszowskiego, o wielkim mężu stanu z przeszłości, Stronnictwo Narodowe, kryzys dziejowy 1938 roku, o tym już wspominałem, wydane w 1955, Wrześniowce, Europa w niewoli, w obliczu zamachu na Kościół w 1963, której, jak już też wspominałem, przeciwstawiał się prądom modernistycznym. Tutaj mamy rozważania o bitwie warszawskiej i tak niewyraźnie to jest pozycja o Piłsudskim, też stosunkowo wcześniej wydana i parę lat temu wznowiona przez Ostoję. Po wojnie już dalsze jego pozycje to źródeł katastrofy dziejowej o polityce Komeńskiego. Kulisy powstania styczniowego, bardzo aktualna pozycja w związku z rocznicą powstania styczniowego i odbędzie się promocja nowego wydania tej książki w lutym, bo już redaktorzy opracowali ją. Nawet dostałem zaproszenie na konferencję z tego tytułu do Warszawy. Myślę, że czy w Sosnowcu, czy w innych miejscowościach będzie można zorganizować również tego typu konferencję poświęconą powstaniu styczniowemu w oparciu o książkę Kulisy Powstania Styczniowego. Rola dzieła Dmowskiego, curriculum vitae, o którym już mówiłem, zostało spisane w 1974, a niedawno wydane. Polski obóz narodowy, o którym również mówiłem w 1977 po raz pierwszy, później w 1978. I to jest ta pozycja, którą ja czytałem w latach 90. Józef Piłsudski, In Defense of My Country. Rozważania o bitwie warszawskiej 1920 roku, też niedawno po raz kolejny wydane. I o Piłsudskim ta pozycja w stosunku do najpóźniejsza. Tu mamy Uciekinier. Jeszcze wyszła druga książka, Ścigany Jędrzeja Giertycha, stosunkowo niedawno. I dla naszych czasów jeszcze BLPR była w parlamencie, dalej się z Polska i Niemcy. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo i tak już mówię ponad pół godziny, ostatnie dwa slajdy będą poświęcone jakby pierwszej postawie moralnej Jędrzeja Giertycha na podstawie jego takiej, można powiedzieć, literatury pięknej, gdzie Jędrzej Giertych mówi poprzez usta swoich bohaterów. A drugi slajd
o przyszłości, żeby coś było optymistycznego na koniec, bo nasz światopogląd, nasza ideologia nie jest ideologią pesymizmu, biernictwa, statyczności. Tylko jako, że jesteśmy katolikami, to wiemy, że prędzej czy później będzie triumf tych praw, w które wierzymy i na koniec to przyszłość należy do nas. Ale różnie to może być w tych dziedzinach praktycznych, politycznych. Zacznę od małżeństwa z ogłoszeniem. Otóż na stronie 19 główny bohater, który tak bardzo, emigrant z Londynu, tak bardzo chciał się ożenić, że choć to nie pasowało do jego jakby poglądu na życie, przeczytał ogłoszenie w prasie, gdzie Polka katoliczka mówi, że chce poznać Polaka katolika i się ożenić. Mówi, że on z ogłoszeń żony nie będzie brał, ale spotkać się zawsze warto, no bo gdzieś tą przyszłą żonę trzeba poznać. I się z nią spotyka i są oboje zdziwieni, że się zdecydowali na taki lekkomyślny krok. I ona mu zadaje pytanie, czy wcześniej nie chciał się pan ożenić, ma pan już 30 parę lat, no ale jak w tej sytuacji londyńskiej się żenić, jak tam kilkadziesiąt tysięcy wojska zdemobilizowanego, to głównie mężczyźni. I on mu odpowiada, pewnie, że chciałem. Chciałem rozpaczliwie, czuję się w samotności bardzo nieszczęśliwy, ale wolałem się nie ożenić wcale, niż żenić się źle. Dlatego z góry sobie powiedziałem, że się nie ożenię z Angielką. Nawet katoliczką, bo nie wierzę, by można było z osobą obcej narodowości założyć rodzinę prawdziwie polską. A ja nie zniósłbym tego, gdyby moje dzieci nie wyrosły na zupełnych Polaków. Żeby było jasne, Jędrzej Giertych nie potępiał swoich kolegów czy koleżanki, którzy żenili się nie z Polakami, ale on mówił przez tego bohatera o sobie. On chce być w porządku, chociaż on już prawda, był przecież ożeniony przed wojną. Ale jako przykład podawał Polakom. Znamienne to zdanie. Drugie, ze strony 79, kiedy główna bohaterka opowiada o znajomym, który mieszkał w Oropajewie, to na Kresach, a po wojnie znalazł się na emigracji, nigdy większego miasta polskiego nie widział, Warszawy czy Krakowa, i Polskę kojarzył z takim zaściankiem, po prostu z Oropajewem. I wstydził się tej Polski. I dzieci wychowywał nie po polsku. Uważał się za Anglika. I teraz komentarz. Ale swoją drogą ten twój znajomy to musi być głupi człowiek. Przecież jak można mieć jakieś zdanie o Polsce, kiedy się zna tylko w Oropajewo? I później. To jest bardzo głupi człowiek. Głupszy niż myślisz. Jest bardzo dumny ze swoich sukcesów i z pieniędzy, jakie zarabia i myśli, że jest wielkim człowiekiem. Ale jest pusty i bezmyślny, bezbrzeżny. Wychowuje swojego synka na Anglikę i powiada, że chce, by jego synek należał do wielkiego narodu. I tu argument, który Państwo możecie pożyczyć i cytować i propagować. On dozna ciężkiego rozczarowania. Ten synek jeszcze się go kiedyś wyrzeknie, bo będzie się wstydził ojca Polaka. Tu jest sedno, proszę Państwa. Jeśli wychowujemy dzieci nie w duchu dumy i przynależności do własnego narodu, nie w duchu narodowym i katolickim, to te dzieci się prędzej czy później swoich rodziców czy dziadków wyrzekną. Bo będą się po prostu wstydzić tak, jak je wychowano. I ostatni, trzeci cytat ze strony 83. Dłuższy troszeczkę, ale Państwo pozwolicie, bo z wielką mocą napisany. Kiedy umiera ojciec głównego bohatera daleko na Syberii, tuż przed śmiercią daje ostatnią lekcję synowi. A są na Syberii, nie wiadomo, czy syn wróci, a ojciec umiera. Słuchaj, ja umieram. Zostaniesz sam. Myślę, że chyba i ty zginiesz, ale nie trać nadziei. Do końca módl się i oddawaj się w opiekę Bogu. Tutaj to tylko chwila. To nieważne. Spotkamy się na tamtym świecie i my dwaj, i mamusia, i dzieci, bo matka zmarła wcześniej. Tam będziemy szczęśliwi. Przyjdziesz do nas ostatni, ale pamiętaj, żeby mamusia nie żałowała, żeś nie umarł wcześniej. Bądź dobry do końca, ale ja nie wiem, czy wyżyjesz. Może wyżyjesz. Nic ci już w życiu nie pomogę. Nic ci na drogę nie ma. Nie dam.
Musisz sobie sam dać radę. Jedź do polskiego wojska, szukaj dobrych ludzi. Pamiętaj, że wszystko jest nieważne. Wszystko jedno, gdzie umrzesz, na Syberii czy w Polsce. I czy będzie ci dobrze, czy źle. Pewnie będziesz miał twardy los. Ale tylko jedno jest ważne. Nie zepsuj się. Bądź porządnym człowiekiem. Wierz w Boga, bądź dobrym katolikiem i bądź uczciwy. Nikogo nie skrzywdź, nawet muchy. I spełniaj przykazania Boże. No i pozostań wierny ojczyźnie. Nigdy nie zapomnij, że jesteś Polakiem. I zaraz potem. Znamienny to testament. Myślę, że Państwu wiele mówi o postawie moralnej i duchowej Jędrzeja Giertycha. I ostatnie, co mam do powiedzenia, to przesłanie, które Jędrzej Giertych zostawił na koniec książki Polski Opus Narodowy, które też chciałbym przeczytać. Tutaj mamy 4 tezy. Ja troszeczkę więcej przeczytałem, ale myślę, że Państwa już nie znużę, bo to będzie dosłownie ostatnia minuta. Wiemy, jaki jest świat. Wiemy o postępującej demoralizacji. Wiemy, jaki był wówczas, gdy Jędrzej Giertych o tym pisał. W obliczu katastrofy atomowej, zderzenia dwóch wielkich bloków, w obliczu wojny światowej kolejnej. I pisał tak. Ale ten zły świat zaczyna się zmieniać. Przecież trzeba być ślepym, by nie widzieć, że świat trzeszczy w posadach. Za lat 3, może za 5, może za 10. Świat będzie wyglądał zupełnie inaczej, niż wygląda dzisiaj. Nadchodzi chwila, gdy narodzą się wszędzie siły, które sprzeciwią się anarchii, przeciwstawią się doktrynie Marksa, przeciwstawią się panowaniu pieniądza, przeciwstawią się demoralizacji, przeciwstawią się używaniu życia, przeciwstawią się gwałtom i bezprawiu. Świat dzisiejszy jest chory. Toczą go bakterie rozkładu, ale świadomość tej choroby się szerzy. A trafna diagnoza jest najczęściej początkiem kuracji. Zdrowe siły odrodzą się spontanicznie. Nastąpi to szybciej, niż niektórzy myślą. Czy szybciej, czy później, to w zasadzie od nas zależy. Pozostajmy z tym przesłaniem Jędrzeja Giertycha. Dziękuję bardzo. Poproszę kolejnego prelegenta. Mam tutaj lasu, nieopalnym słońcem przywitała stolica kraju fiordów Jędrzeja Giertycha,
znanego pisarza, seniora polskiego ruchu narodowego, który przybył na Węgry na zaproszenie grupy młodych Polaków Wosna. Wizyta stała się dużym wydarzeniem w życiu norweskiej Polonii. Miała ona szerszy niż tylko polonijny charakter, wzbudzając duże zainteresowanie wielu środowisk norweskich. Program pobytu Jędrzeja Kiertycha w Norwegii był bardzo intensywny. Pierwszy dzień wizyty, 5-31 maja 1985 roku, poświęcony był zwiedzaniu osób. Gość z Londynu odwiedził m.in. twierdza Abyszys, Park Wigelanda, Skansen i Muzeum Wikingów na Półwyspie Wyjdej. Drugi dzień pobytu, sobota 1 czerwca, minął pod znakiem kilkunastogodzinnej roboczej dyskusji w gronie członków i współpracowników Ośrodka Niezależnej Myśli Politycznej Oslo i redakcji kwartalnika Votum Esperanto. Wśród dyskutantów znaleźli się dwaj znani działacze politycznej emigracji polskiej do Norwegii. Władysław Kauza, przez wiele lat przedstawiciel KPN na zagranicę, autor licznych publikacji politycznych, oraz Andrzej Jakowicz, założyciel i lider organizacji Solidarność Norwegia Polska. Dyskusje dominowały takie tematy jak sytuacja w Polsce, zagrożenie niemieckie, zagrożenia dla Kościoła katolickiego, stosunki polsko-rosyjskie. Zwrócono uwagę na fakt szerzenia wśród Polaków propagandy zawierającej fałszywe i szkodliwe poglądy, mówiące, że warunkiem odzyskania przez Polskę suwerenności jest wyznaczenie Niemiec i rozbicie Związku Sowieckiego. Poruszono też zagadnienie mniejszości polskiej w ZSRR i problem braku zainteresowania Polonii światowej losem rodaków w Związku Sowieckim. Dyskusję kontynuowano następnego dnia. W niedzielę przy świętym języku polskim odprawionym przez księdza Wiesława Kowala w kościele świętego Olafa Wosna. Poniedziałek 3 czerwca był najważniejszym dniem wizyty. W tym dniu o godzinie 19 w sali parafialnej kościoła świętego Olafa Wosna Jędrzej Kiertych wygłosił wykład pod tytułem Roman Polski Józef Piłsudski, a odbudowa państwa polskiego. Obok kilkudziesięciu słuchaczy polskich nawyków przybyli dwaj Norwezy. Profesor Mikael Sudbari, kierownik Katedry Języków Słowiańskich i Bałtyckich Uniwersytetu w Oslo i Björn Paul Fynomark, wiceprzewodniczący organizacji Solidarność Norwegia Polska oraz sekretarz Norweskiego Związku Studentów Konserwatywnych i współpracownik Ruchu Młodej Polski. Po wykładzie odbyła się dyskusja, która przeciągnęła się do północy. Kolejny dzień wizyty, wtorek 4 czerwca, był najbardziej intensywny. W godzinach porannych Jędrzej Kiertych udzielił kilkugodzinnego wywiadu redaktorowi naszemu człowieku, czołowej norweskiej gazety chrześcijańskiej, Wartla. Po południu przeprowadziła z nim ponad półtora godziny rozmowę dziennikarka konserwatywnego pisma Morgenblada, nieoficjalnego organu rządzącej partii konserwatywnej. W obu wywiadach Jędrzej Kiertych omówił destrukcyjną rolę lewicy laickiej w odnowie solidarnościowej. Podkreślił konstruktywny charakter wysiłku księdza prymasa Józefa kardynała Glemba dla rozwoju sytuacji w Polsce. Wskazał na odejście od komunistycznych doktryn gospodarczych i gospodarce rynkowej jako na jedyną drogę dla Polski. Tego samego dnia o godzinie 17 w audytorium Wydziału Historycznego Uniwersytetu Oslo Jędrzej Kiertych wygłosił odczyt w języku angielskim adresowany do słuchaczy norweskich. Tematem odczytu był Kościół katolicki, a masoneria na tle dziejów Polski i Europy. Wypełnionej poprzedniej sali obok licznych studentów i pracowników naukowych Wydziału Historycznego znaleźli się przedstawiciele norweskiej loży masońskiej. W żywej dyskusji, która wywiązała się po odczycie,
Proszę o wiele szczegółowych zagadnień z historii Polski, historii Wolnomularstwa, takich jak związki ideowe między Różą Krzyżowcami i Hitlerowcami, stosunek świętego Maksymiliana Kolbe do masonerii. Jędrzej Giertych skutecznie odparł wielu zarzutów kierowanych pod adresy naszego narodu. Umocnił też przekonania tej części słuchaczy, która w dyskusji zadeklarowała się jako przeciwnicy masonerii. Po zakończeniu dyskusji, którą organizatorzy musieli przerwać ze względu na napięty rozkład dnia, wielu słuchaczy zwróciło się z prośbą do prelegenta o możliwość korespondowania, a do organizatorów o publikację odczytów. Tego samego dnia, o godzinie 20, Jędrzej Giertych spotkał się z studentami polskimi na Uniwersytecie w Oslo. Dyskusji, która przeistoczyła się w spotkaniu towarzyskie, poruszono wiele tematów dotyczących Polski, jej historii, Kościoła i Wolnomularstwa. Na zakończenie spotkania organizatorzy wręczyli gościowi norweski album fotograficzny Polską sierpnia 80. Zawarte w nim zdjęcie dobitne pokazują, jaką rolę w stworzeniu Solidarności odegrała organizacja nawiązująca do tradycji narodowej demokracji, Ruch Młodej Polski. O tym, że spotkanie nowej fali młodych emigrantów z Jędrzejem Giertychem było udane, świadczą nie tylko wiązanki kwiatów i autografy, ale przede wszystkim gorące oklaski po każdym odczycie czy wykładzie. Uczestniczący w spotkaniu czytelnicy Myśli Polskiej poprosili o przekazanie życzeń dla redaktora naczelnego Antoniego Dargasa i dla wszystkich pracujących na idei narodowej, którzy przechowują i rozwijają je do dorobek. Wyrażono też potrzebę stworzenia w Oslo organizacji krzewiącej idea narodowe i koordynującej pracę, zainspirowanych myślami Polskiego, młodych Polaków wraz z Kolendami. Jednocześnie wskazano potrzebę pogłębienia współpracy kierującym ruchem narodowym ośrodkiem londyńskim. Spotkanie Jędrzeja Giertycha z młodymi Polakami w trakcie wizyty w Norwegii miały wymowę spotkania pokoleń, dwóch, a właściwie trzech generacji tego samego narodu, złączonych pragnieniem pracy dla Polski i w duchu służby Bogu i Ojczyźnie. To napisałem w roku 1985. Od tego roku prowadziłem z Jędrzejem Giertychem stałą korespondencję. Jesienią 1985 roku do Norwegii przyjechał Antoni Dargas. W Oslo powstało koło Stronnictwa Narodowego, którego szeregi wtedy wstąpiłem. Jędrzej Giertych w roku 1986 podobnie przyjechał do Norwegii. W roku bodajże 1987 organizowałem jego wizytę w Szwecji. Dwukrotnie odwiedzałem go w Londynie. Ostatnią rozmowę rok przed śmiercią Jędrzeja Giertycha nagrałem kamerą filmową jako ostatni. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników obchodów 110. rocznicy urodzin Jędrzeja Giertycha. Szczęść Boże, Bogu nas. Romana Dmowskiego i myśli politycznej Romana Dmowskiego. Jestem m.in. autorem monografii
Jędrzeja Giertycha. Ja chciałbym troszeczkę tutaj operacjonalizować, uszczegółowić i poruszyć przede wszystkim zagadnienie Hiszpanii bohaterskiej, tej książki, znaczenia w ogóle tej książki oraz przede wszystkim wpływu tej książki na postawę, na stosunek narodowych demokratów do zagadnienia hiszpańskiego. Należy tutaj przede wszystkim odnieść się do specyficznej konstelacji końca lat 30. Nie chciałbym tutaj aproksymować całego zagadnienia, ale wydaje się, że ta książka jest relewentnym składnikiem szeroko rozumianej historiografii. Dlaczego? Dlatego, że Jędrzej Giertych prezentował swoje poglądy tutaj ze stanowiska jaskrawego, tak, narodowo-katolickiego i w taki też sposób analizował te wydarzenia. Był naocznym świadkiem tego, co zaistniało na Wyspie Pirenejskim. Hiszpania bohaterska pokazuje w nieco inny sposób to, co się wydarzyło w latach 36-39, a szczególności w roku 36, kiedy Jędrzej Giertych obserwował to, co się tam wydarzyło. Tak? Mamy tutaj taką sytuację, że historycy starają się nieco, można powiedzieć, w uproszczonej formie określić czy zaklasyfikować polski obóz narodowy do jednoznacznie zorientowanych na powstańców oraz generała Franco, którzy bezkrytycznie twierdzili, że powstańcy generała Franco to jest jedyna forma, jedyna możliwość rozwiązania kwestii hiszpańskiej. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że to, co się działo w Hiszpanii, jest rozumiane jako labirynt hiszpański. Tutaj już można powiedzieć określenie to. Labirynt wskazuje jak wieloma trajektoriami. Można posługiwać się tutaj i kroczyć, by wyjaśnić to, co się wydarzyło w Hiszpanii. Jędrzej Giertych natomiast zaprezentował własną interpretację. Ja chciałbym tutaj wskazać konkretne zagadnienia, które interpretował Jędrzej Giertych i jak ta interpretacja Jędrzeja Giertycha wpłynęła na stanowisko narodowych demokratów w ogóle wobec wojny domowej w Hiszpanii. Seweryn Eisner, historyk, ja nie chcę wchodzić w kwestię polityki, jaką uprawiał Seweryn Eisner i tego, o jakiej proweniencji był człowiek, stwierdził, że w odróżnieniu od wielu działaczy sanacyjnych, narodowcy wolni byli od jakichkolwiek wątpliwości i wahań w tym względzie. Chodzi tutaj o dramat hiszpański, jak historyk Koszer nazwał zdarzenia na Wyspie Iberyjskiej. Wyróżniali się przy tym wyjątkową złośliwością i oszczerczymi napaściami na republikanów oraz brakiem elementarnych skrupułów w polemice z przeciwnikami. Ogólnie oceniając, narodowcy stanowili straż przednią obozu frankistowskiego w Polsce. Oczywiście Seweryn Eisner tutaj jest obarczony pewną ideologią, jak Państwo mogą się zorientować z retoryki, której używa. Jego zresztą można wskazać, prawda, że uprościł całe zagadnienia. Nieco inaczej wygląda to, jeżeli zajrzymy na kartę, na stronę Hiszpanii bohaterskiej. Takim podstawowym zagadnieniem, które poruszył Jędrzej Giertych, to jest interpretacja wojny domowej w Hiszpanii jako wojny o charakterze religijnym, jako wojny o charakterze cywilizacyjnym. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że mamy tutaj starcie dwóch cywilizacji. Jedna cywilizacja to jest cywilizacja europejska, to jest cywilizacja rzymska oparta na podstawach chrześcijańskich. Natomiast druga cywilizacja to jest ta, o czym wspominał zresztą doktor Wyszejski, prawda, pewnego materializmu, marksistowska, bezbożnictwa, która szła razem z tym, co mieliśmy na wschodzie, z tak zwanym czerwonym wiatrem ze wschodu. Tak? Drodzy Państwo, dlaczego wojna religijna? Jędrzej Giertych wpisuje się tu poniekąd też w interpretację występującą w szeroko rozumianej historiografii. Ponieważ to, co się wydarzyło w Hiszpanii, właśnie niszczenie kultury chrześcijańskiej, niszczenie cywilizacji chrześcijańskiej, w inny sposób nie mogło być interpretowane jako wojna religijna. Jako wojna religijna, przepraszam. Tutaj mamy przede wszystkim takie określenie jak druga wojna religijna, które rozwija jeden z też działaczy narodowo-demokratycznych, mianowicie Witold Nowosad. Witold Nowosad jest tutaj wtórny, tak? Dlatego, że Jędrzej Giertych określił na łamach Hiszpanii, na kartach Hiszpanii bohaterskiej zagadnienie tej wojny jako wojny religijnej. Zastanawiam się w tym momencie, czy mógłbym pozwolić sobie na takie określenie, że jest pionierem Jędrzej Giertych określenia wydarzeń w Hiszpanii jako wojny religijnej. Może nie do końca pionierem, ale tym człowiekiem, który zagrożenił, że tak powiem, w narodowych demokratach rozumienie tej wojny jako wojny religijnej. Dlaczego? Dlatego, że już w 1934 roku
Ksiądz Ignacy Karszewski twierdził, że w Hiszpanii, jeszcze nie objętej zmaganiami z lat 30-39, doszło do konfliktu o podłożu religijnym. Jędrzej Giertych natomiast, jako obserwator, był traktowany, można powiedzieć, jako główne źródło wiedzy, zwłaszcza w 36-37 roku, kiedy wychodził właśnie Hiszpania Konkwersa. W ten sposób możemy jednoznacznie stwierdzić, że Jędrzej Giertych wpływa na rozumienie pewnych zdarzeń w określonej konstelacji. I tą konstelacją jest właśnie tutaj poniekąd aspekt religijny. Mówimy o bezbożnictwie wojującym. I ta właśnie druga wojna religijna, pierwszą przypominam, narodowi demokraci uznawali lata 18-21, a szczególnie rok 20. Chodziło o konflikt polsko-bolszewicki. Tutaj mamy pewną analogię, tak? Tutaj widzimy, że Hiszpania staje się w pewnym sensie paralelą Polski. Dlaczego o tym mówię? Bo tutaj widoczne jest zainteresowanie Jędrzeja Giertycha, którego mogę nazwać swobodnie manydimensional, tak? Czyli tak jak synowie Albiona nazywają człowieka wielowymiarowego. Tak? Jędrzej Giertych pokazuje tutaj w zupełnie inny sposób, prawda? Akcentuje to, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Narodowi demokraci czerpią, można powiedzieć, z Hiszpanii bohaterskiej właśnie tę interpretację jako wojny religijnej. Dlaczego ten aspekt wojny religijnej jest taki ważny? Wydaje mi się, że tutaj należy zwrócić również uwagę na zagadnienie geopolitycznego położenia Polski. Polska w latach 30. prowadzi skomplikowaną politykę zagraniczną. Politykę równowagi, nie powiem, że narodowi demokraci ganili tę politykę równowagi, Józefa Becka. Wręcz przeciwnie, analizując prasę, zauważyłem, że nie do końca mieli też jednoznaczne rozwiązania w tej kwestii. Ale dlaczego ta polityka była taka trudna? Dlatego, że na wschodzie mieliśmy państwo, które niszczyło tak naprawdę wartości, na których budowana była Polska, niepodległa Polska. Wartości, które były istotne dla narodowych demokratów. W tym momencie mamy analogię między Polską 20 roku, a Hiszpanią lat 36-39. W tym momencie mamy dwie postoje cywilizacji europejskiej chrześcijańskiej. Na wschodzie jest to Polska, natomiast na zachodzie ma tym być Hiszpania. Tak, dwa kraje katolickie. W ten sposób właśnie narodowi demokraci, kontynuując, że tak powiem, tę myśl Jędrzeja Giertycha z Hiszpanii obywatelskiej, utrwalali właśnie myślenie o wojnie domowej w Hiszpanii jako wojnie religijnej w ogóle. Drodzy Państwo, dlaczego wspominam, że to jest aż tak istotne? Dlatego, że to nie wynika z analizy tylko publicystyki narodowo-demokratycznej, ale młodzież narodowo-demokratyczna, ale także prominenci ruchu narodowo-demokratycznego jednoznacznie wskazywali na wagę i wartość Hiszpanii bohaterskiej. Mamy wypowiedzi w stylu Jana Mieratowicza, który twierdzi, że to jest książka, jedna z najważniejszych, która wyszła w tamtym czasie. Książka, która odsłania, że tak powiem, rzeczywiste oblicze komunizmu. Rzeczywiste oblicze bolszewizmu. Ja nie chcę tu wchodzić w zagadnienie tej terminologii, ponieważ narodowi demokraci nie mieli jednoznacznego, oceniali tego, czym jest bolszewizm, a nie komunizm. Tak? Tam mieliśmy pewne fluktuacje w ocenach, czym jest bolszewizm, czym jest komunizm. Nieraz przenikało się. Ale chodzi o to właśnie, że narodowi demokraci z punktu widzenia katolickiego wskazywali na zagrożenie właśnie Rosją. Rosja, czy też może Komintern. I to zauważał Jędrzej Giertych w Hiszpanii bohaterskiej. To można powiedzieć przesunięcie akcentu właśnie na zagadnienie religijne. Pokazuje też zainteresowanie Jędrzeja Giertycha jako pisarza, publicysty, polityka, bo tutaj mówimy o polityku narodowym. Przede wszystkim jest to pisarz katolicko-narodowy. Tak? I to jest właśnie istotne, żeby zaznaczyć przy publicystyce Jędrzeja Giertycha. Drodzy Państwo, dlaczego Jędrzej Giertych tam się pojawił? Tutaj dr Wierzyński już wspominał, tak? Wysłano go jako korespondenta. Ale proszę pamiętać, że to jest, można powiedzieć, ta długa droga Jędrzeja Giertycha do uzyskania pozycji w ruchu narodowym. To jest ta droga, która pozwoliła mu się stać jednym z ważniejszych działaczy ruchu narodowo-demokratycznego. Skąd taki wniosek? To nie tylko, drodzy Państwo, stosunek Romana Górskiego, który w
Uważał Andrzeja Gierpicha za wybitną postać, który cenił jego publicystykę, tak jak choćby tradycyjny język polski. Ale drodzy Państwo, to jest przede wszystkim kontynuacja. Kontynuacja linii Romana Dmowskiego. I Jędrzej Gierpich w tym momencie staje się specjalistą w pewnych zagadnieniach. I w taki sposób, nawet jeżeli znajdziemy na Hiszpanii bohaterskie, na kartach Hiszpanii bohaterskich, pewne sprzeczności, niedociągnięcia, proszę pamiętać, że to są reportaże, to i tak Jędrzej Gierpich jest traktowany jako znawca tematyki hiszpańskiej. I właśnie w tym momencie ten aspekt religijny, kontynuowany później przez narodowych demokratów, mogę stwierdzić, że ugruntowany jest właśnie przez Jędrzeja Gierpicha. Ale drodzy Państwo, to nie jest jedyne zagadnienie, które kształtuje obraz czy też stosunek narodowych demokratów do zagadnienia hiszpańskiego. Jędrzej Gierpich niekiedy enigmatycznie, a niekiedy bardzo jaskrawo wskazuje na zależność między Rosją, czy też Rosją sowiecką, jak było to określane w narodowej demokracji, a właśnie wydarzeniem w Hiszpanii. Pokazuje, dlaczego Hiszpania staje się takim właśnie ważnym elementem polityki rosyjskiej. Mogę pozwalać sobie na określenie rosyjskie, dlatego że w narodowej demokracji mieliśmy, proszę to potraktować jako anotację, żeby wyjaśnić to zagadnienie, bo używam Rosja sowiecka. Można używać i takiego i określenia Rosja radziecka. Dlaczego? Dlatego, że sowiecki w pewnym sensie było określeniem pejoratywnym, którego używali narodowi demokraci. I swobodnie też mogę określać nawet państwo po 17 roku jako rosyjskie. Dlaczego? Dlatego, że narodowi demokraci twierdzili, że Rosja nadal zostanie Rosją. Choć zmienił się ustrój, to i tak ona będzie Rosją. Wcześniej czy później. Drodzy Państwo, jak wygląda ta kwestia aspektu stosunku Rosji do wydarzeń w Hiszpanii? Jest ona bardzo ważna z jakiego punktu widzenia? Z takiego, że Rosja była potencjalnym polskim sojusznikiem, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, myśli politycznej narodowej demokracji. Narodowa demokracja szukała rozwiązania optymalnego. Trudno mówić o takich w latach 30., kiedy mamy specyficzną sytuację na Zachodzie, kiedy tak naprawdę możemy mówić o imperializmie bolszewicko-sowieckim tak naprawdę ze Wschodu. Teraz pojawia się dość istotny problem, na czym on polega. Mianowicie, jak pogodzić politykę polską w stosunku do Rosji z tym, że Rosja jest traktowana jako czynnik, jakiś faktor wydarzenia hiszpańskiego. Wydaje mi się, że Jędrzej Gierpich w znacznym stopniu zaakcentował ten udział Sowietów w Hiszpanii. Ale tutaj już była kwestia tego, jak narodowi demokraci będą to interpretować w kontekście myśli politycznej. Oni też kontynuują tę interpretację Jędrzeja Gierpicha jako, można powiedzieć, Rosji, która wpływa na wydarzenia w Hiszpanii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak jak Severin Hans też stwierdził, że narodowi demokraci byli przednią strażą Franco, tak samo można powiedzieć, że narodowi demokraci twierdzili, że jedynym czynnikiem, który wspiera republikanów, czy też czerwonych, jak określono w narodowej demokracji, była właśnie Rosja sowiecka. To jest bardzo ważne z jakiego punktu widzenia. Mianowicie, jeśli zauważymy, że w tym momencie deprecjonowano czynnik, który wspierał powstańców, mianowicie Niemcy oraz Italię faszystowską. To jest pewna interpretacja, bo też nadinterpretacja, ale która zadowoliła się wśród narodowych demokratów i też w myśli politycznej narodowo-demokratycznej. To jest bardzo ciekawe z punktu widzenia historiograficznego, ale pokazuje, jak duży wpływ to, co Jędrzej Gierpich zaobserwował w Hiszpanii, miało na prominentów narodowej demokracji. To nie są tylko młodzi, jak Bielatowicz. To są także jak tacy politycy, tacy działacze, jak Bartoszewicz, drodzy Państwo, jak Stanisław Kozicki, jak Roman Rybalski. Roman Rybalski, czyli prominenci ruchu narodowo-demokratycznego. To pokazuje, jak ważnym politykiem dla ruchu narodowo-demokratycznego był Jędrzej Gierpich. Drodzy Państwo, Jędrzej Gierpich, pomijając ten aspekt w tym momencie międzynarodowy, problematyczny, trudny do wyjaśnienia ze względu na to, że narodowi demokraci nie byli u władzy, mogli tylko interpretować, mogli tylko przedstawić swoją refleksję nad wydarzeniami.
gdzie zwycięży czysty ruch narodowy. Na czym polega czystość tego ruchu narodowego? To już nie jest skostniały, tak jak Jędrzej Giertych twierdził, faszyzm czy też hitleryzm, który był odduchowiony. Jędrzej Giertych patrzył na Hiszpanię jako katolicką, jako tę, która wyrosła na pewnych podstawach, jako ludzi, którzy cieszą się swoją cywilizacją, cieszą się tym, co tworzą i tym, jacy oni są, którzy idą na krucjatę, którzy idą na duchowe zmagania, można by powiedzieć, właśnie z Sowietami. Dlaczego to jest teraz ważne w kontekście Polski? Można powiedzieć, że interpretacja Jędrzeja Giertycha wydarzeń w Hiszpanii jako nauki dla państwa polskiego została przyjęta w całym, można powiedzieć, obozie narodowym. Stwierdzono jednoznacznie, że Hiszpania, może tak jak Joachim Lelego kiedyś mówił o paraleli Hiszpanii i Polski, i te zależności, te podobieństwa, może być rozwiązaniem problemu Polski, problemu narodowych demokratów, jak przejąć władzę w Polsce. Jędrzej Giertych dość optymistycznie nawet stwierdził, że narodowi demokraci przejmą w najbliższym czasie władzę. Twierdził, że powinni się właśnie wzorować na tym, co się dzieje, jak rozgrywają i jakimi metodami posługują się właśnie narodowcy hiszpańscy, powstańcy hiszpańscy wokół generała Franco. W tym właśnie upatrywał, proszę Państwa, naukę dla Polski. Naukę, którą zauważono również wśród młodych narodowych demokracji. Jędrzej Giertych był przecież zapraszany i do Lublina, i do Bielska Białej. Po co? Po to, żeby zaprezentować, czym jest Hiszpania. Hiszpania bohaterska, Hiszpania, która urosła do rangi państwa, które może poprzeć się materializmowi, może się poprzeć ekspansji sowieckiej, tego myślenia, proszę Państwa, odduchowanego, tak zwanego bezbożnictwa bojowego. W tym aspekcie, proszę Państwa, Hiszpania bohaterska staje się książką bardzo ważną. Dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, Hiszpania bohaterska wkomponowuje się tak naprawdę w schemat książek traktujących o Hiszpanii w ogóle, z tym, że mamy na przykład taką książkę jak Gastona Lavalle, tak? Mówiąca o komunizmie wolnościowym, która prezentuje wojnę domową w Hiszpanii z punktu widzenia marksistowskiego. Mamy książkę w hołdzie Katalonii, tak? George'a Orwella. To jest też książka, która w spaczony sposób prezentuje to, co się wydarzyło w Hiszpanii. Jędrzej Giertych z punktu widzenia narodowo-katolickiego szuka wyjścia dla Polski poprzez to, co się wydarzyło na Półwyspie Iberyjskim. Dlatego też, proszę Państwa, uważam, że Hiszpania bohaterska jest książką, którą należy czytać. Dlaczego? Dlatego, że należy rozumieć w ten sposób, jak rozumował Jędrzej Giertych. Katolicko, narodowo i jednocześnie Jędrzej Giertych, można powiedzieć, szukał furtki, szukał drogi wyjścia dla narodowej demokracji. Oparcia się na tych wartościach, na których opierała się właśnie Hiszpania, generała Franco. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy dzisiaj Pani Niewodę Czechowi. Proszę, zanim poproszę prezesa o zabranie głosu, powiem tak, po wystąpieniu prezesa będzie można skierować pytania do wykładowców, ewentualnie ktoś się uzupełni, czy będą takie głosy same w temacie. Nie ma. Dobrze. Ja proszę prezesa Niewodę i do wystąpienia. Proszę bardzo. Bardzo czcigodni księża, szanowny panie profesorze, szanowny panie prezesie, szanowni państwo. Moje wystąpienie, zresztą nie odnotowane w zapowiedzi, nie będzie referatem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Będzie zbiorem refleksji nad tą wielką postacią. Przeżywaliśmy 110. rocznicę urodzin, a nie tak dawno w październiku 20. rocznicę śmierci Jędrzeja Giertycha, najwierniejszego, najlepszego kontynuatora idei narodowej wszechpolskiej, za jakiego uważał go sam Promotowski. Szanowni Państwo, jest takie powiedzenie Majakowskiego: jednostka niczym, jednostka zerem. Tak, to powiedzenie jest tak charakterystyczne dla
dla ideologii komunistycznej. Życie, działalność i twórczość Jędrzeja Giertycha jest dokładnym zaprzeczeniem tej tezy. Szanowni Państwo, chyba nikt, a w każdym razie mało kto, w takim stopniu jak Jędrzej Giertych, udowodnił, że człowiek posiadający autentyczną wiarę oraz miłość do ojczyzny w sposób autentyczny i wiarygodny jest zdolny do rzeczy wielkich i doniosłych. Jędrzej Giertych to więc autentyczny antykomunista, bo głównym motywem, programem i fundamentem jego działalności było krótkie, ale jakże wymowne hasło Bóg i Ojczyzna, co stanowi dokładną odwrotność komunistycznej utopii ateistycznej i internacjonalistycznej u samych podstaw. Szanowni Państwo, jedną z głównych cech, moim zdaniem, tą najważniejszą, która wyróżnia tego człowieka, charakterystycznych określeń, za pomocą których można go opisać, jest wiarygodność, a więc zgodność deklaracji poglądów głoszonych z życiem. Postępował tak, jak pisał i nauczał. Jego życie jest wielkim świadectwem katolika i patrioty, przykładem, wzorem dla Polaków, ale również Europejczyków. W sprawach wiary i moralności mamy trzymać się Kościoła rzymskokatolickiego, który jest tam, gdzie papież. A choć przeżywa i przeżywał będzie ciężkie chwile, to bramy piekielne go nie przemogą. To autentyczna wiara, optymistycznie patrząca w przyszłość. Szanowni Państwo, w dziedzinie politycznej, można powiedzieć geopolitycznej, zwracał uwagę, przestrzegał przed Niemcami, przed wzrastającą pozycją Niemiec, którzy od 800 lat chciały zniszczyć Polskę. Czy to za czasów cesarstwa, krzyżaków, Prus, będących głównym odpowiedzialnym za rozbiory Polski, czy w czasach Bismarcka i Hitlera. Warto w tym miejscu, szczególnie może dziś, wspomnieć o krzyżakach, którzy sprowadzeni do Polski w roku 1226 przez Konrada Mazowieckiego z zamiarem jakim? Zamiarem nawracania i obrony przed Prusakami i Brandenburgiakami. W sposób podstępny, zdradziecki i oszukańczy oddali ziemi przyznane w ramach Lenna potajemną umową ponad głowami polskimi w ręce cesarza. Chytrzy nieprzyjaciele Chrystusa, jak nazywał krzyżaków papież Klemens V, podstępem, kłamstwem i morderstwem odebrali Polsce Pomorze i jako zbrojne ramię Niemczyzny zbizantynizowanej zaczęły łapać Polskę za gardło. Najświętsza Maria Panna w nazwie zakonu, różaniec kupasa i krzyż na płaszczach to podstawowe atrybuty tego zakonu. Ale stanowiły one również czynnik uwiarygadniający wobec Polaków, przyjmujących ich w dobrej wierze. W roku 1231 założyli miasto Toruń, a 100 lat później po bitwie pod Głowcami wycofali się po klęsce do tego miasta. A każdego, kto sprzeciwiał się krzyżakom, uważali za wroga Kościoła i Chrystusa. Każdy, kto jest przeciwnikiem krzyżaków, jest wrogiem Kościoła i wrogiem chrześcijaństwa. Tak uważali krzyżacy. Ich rzecznik Falkenberg w Konstancji na Soborze głosił, że zabijanie Polaków jest zasługą dla chrześcijaństwa i nie jest grzeszne. A dostojnikom polskim należą się szubienice. Dziś jest w tej sprawie postęp. W tym względzie
pomieszczenia w katafalku. To Polska, szanowni państwo, zadała klęskę krzyżakom pod Grunwaldem i może jeszcze większą w Konstancji, za przykładem Pawła Łotkowica. Jest taka bardzo ciekawa książka, jeszcze dzisiaj nie wymieniana, Jędrzeja Gerdycha, Polityka Polska w dziejach Europy, wydana w roku 1947. Tam jest taki wspaniały dział, epoka walki Polski z zakonem. Można powiedzieć, że to polskie zadanie, polska specjalność, zdzieranie maski z chytrych nieprzyjaciół Chrystusa, z chytrych nieprzyjaciół Kościoła. Szanowni państwo, wielką zasługą Jędrzeja Gerdycha jest odkrycie, przywrócenie do pamięci Polaków wielce zasłużonej postaci, jakże zapomnianej po dzień dzisiejszy. Myślę tutaj o Andrzeju Olszowskim, biskupie chełmińskim, następnie prymasie polskim, zmarłym w roku 1667, który był sternikiem polityki polskiej w okresie potopu szwedzkiego. Zaproponował on, że Polska musi skruszyć prusko-brandenburskie ściskanie na zagardę. Wysunął takie hasła, w myśl których wybrano na króla Polski Mikołaja Korego Dwieściowieckiego, a następnie Jana III Sobieskiego. Te hasła były następujące, kiedy rzesze szlachty zbierały się, aby wybierać króla polskiego, on zaproponował dwa hasła. Zaproponował, aby ci wszyscy, którzy brali pieniądze od obozu, oddali je. I drugie hasło, wybierzmy króla miasta. I właśnie na tej fali, na tych dwóch hasłach, czyli niezależności od obcych decyzji, od obcych pieniędzy, wybrano dwóch królów, Polaków. W tym celu zorganizował stronnictwo drobnoszlacheckie i udaremnił już w roku 1669 wybór na króla polskiego, na króla Polski Niemca. To wielka zasługa Jędrzeja Gerdycha. Jedna z wielu, nie sposób tutaj wymienić wszystkich. Szanowni państwo, tak się składa, że jesteśmy w roku, w przededniu, dokładnie rocznicy wybuchu powstania styczniowego, 150 lat temu. Jędrzej Gerdych uczył, pisał, że powstanie styczniowe to jest jedna z największych polskich błędów politycznych, wręcz samobójczych, które było dziełem polityki pruskiej, mającej za zadanie rozbić rodzące się porozumienie rosyjsko-francuskie, czyli rozbić solidarność zaborców i spowodowało ponowne zbliżenie się Prus i Rosji. Całkowicie analogiczną i podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 1914, kiedy dokładnie według tego samego scenariusza miało wybuchnąć w Polsce powstanie antyrosyjskie. Oczywiście lata działalności obozu narodowego z Romanem Dmowskim na czele spowodowały, że scenariusz pruski, niemiecki się nie powiódł. Piłsudski wkraczający na rozkaz austriacki do kongresu, który spotkał się z niechęcią, z tymi słynnymi zamykanymi obietnicami. Powstanie nie wybuchło. Niemcy musiały bić się na dwa fronty. To zasługa obozu narodowego. Szanowni państwo, Jędrzej Gerdych był w kontakcie z prymasem tysiąclecia Stefanem kardynałem Wyszyńskim. Jak pisał, był to kontakt bardzo odległy, ale stały. Parokrotnie spotykał się z nim, z prymasem tysiąclecia w Rzymie. Wielokrotnie korespondowali z sobą. Pozwolą państwo, że odczytam jedną z takich korespondencji. Posłuchajcie państwo, ona jest bardzo ciekawa, symptomatyczna. Prymas Polski, Warszawa, 24 października 1975 roku. Szanowny panie, nawiązując do pisma z dnia 4 października 1975 roku, wyrażam radość, że syn Wojciech wstąpił do zakonu ojców dominikanów w Poznaniu, że córka Anna już od lat pracuje w Kanadzie jako siostra felicjanka, a córka Maria jest
klawerianką w Rzymie. Zaiste te dzieci są godne swego ojca, znakomitego wychowawcy młodzieży polskiej i harcerskiej. Niech więc rodzina pańska widzi swój wzór w rodzinie świętych Bazylego Wielkiego i rodzinach naszych odrowążów i leduchowskich. Aby spełniały się te piękne zamiary, oddaję rodzinę szanownego pana w macierzyńskie dłonie pani Jasnogórskiej, Matki Kościoła i Królowej Polski. Życzę coraz obfitszych łask świateł, mocy, miłości i radości Bożych w ofiarnej służbie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie oraz wszystkim całym sercem błogosławię. Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, w liście do Jędrzeja Giertycha. Czy jesteśmy w tej sytuacji, że ten Wojciech Giertych, o którym pisał Jędrzej Giertych do prymasa tysiąclecia, jest teologiem domu papieskiego, chyba najnowszego książka. Jest takie powiedzenie bardzo symptomatyczne, bardzo trafne, że drzewo poznaje się po owocach. Prawda? Jakie to aktualne szanowni państwo. Szanowni państwo, ten bardzo krótki rys wskazuje nie tylko fundament, na którym budował Jędrzej Giertych, na którym budują, kontynuując jego program, jego myśli ruch narodowy, ale szanowni państwo, wyjaśnia również nienawiść, jaką obserwujemy w stosunku do Jędrzeja Giertycha, tego co on naucza rodziny i do autentycznych postaw narodowych. Niech to wszystko będzie dla nas, dla wszystkich Polaków, wskazówką i przestrogą. Szanowni państwo, ponieważ kończymy optymistycznie według myśli Jędrzeja Giertycha, według wskazówek, pozwolą państwo, że na koniec zacytuję właśnie jeden cytat przepiękny z tej książki, którą gorąco polecam ojca Wojciecha Giertycha. Cytuję. Świat dźwigają prawe jednostki, nawet jeśli nie widzą one społecznych skutków własnych postaw. Właśnie wiara, wydłużająca perspektywę spojrzenia poza doczesność, pozwala trwać przy wartościach, nawet w sytuacjach na pozór beznadziejnych. Gdy więc w danej społeczności występuje pewna masa krytyczna ludzi ofiarnych i odpowiedzialnych, nawet jeśli jest to niewielka grupa, ale autentyczna i wewnętrznie spójna, z czasem staje się ona wiodąca i wywiera wpływ, istotny wpływ na całość danej społeczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję prezesowi za ten piękny referat też na pewno. Wprawdzie prezes nasz ma wyjątkowy dar do pięknego przemawiania, ale zabrał mi jedne trzy informacje, którymi chciałbym zakończyć. No niestety, ale się powtórzę. Jędrzej Giertych, jak mówiłem, przed świętą był ojcem wielkiej rodziny. Miał 12 dzieci. 15, przepraszam. Dwie zakonnice, jeden zakonnik. Senior, pierwszy z dzieci, profesor Maciej Giertych, jest naszym gościem honorowym. Dziękuję mu za przybycie. Ksiądz Jarzkoc w homilii, której tak pięknie łączył życie i działalność ojca świętego Jana Pawła II z postawą Jędrzeja Giertycha, powiedział, że czekamy na cud, czekamy na kanonizację Jana Pawła II. Tego prezes nie powiedział, ja to powiem, wyczytałem w internecie. Otóż teolog domu papieskiego, a jest to pierwszy Polak, teolog domu papieskiego w historii Kościoła katolickiego. Kościół katolicki liczy 2000 lat. Pierwszym papieżem Polakiem był papież Jan Paweł II, a pierwszym Polakiem do
teologiem domu papieskiego jest Maciej, przepraszam, Wojciech Wielki. I to jest piękna rzecz. A piękne jest również to, że to jak dzisiaj ksiądz na przykład połączył rodzinę Jędrzeja Giertycha ze świętością Jana Pawła II. Jest to piękne, że Wojciech Giertych jest również członkiem kongregacji do spraw kanonizacji. A więc będzie w tej grupie, która będzie, że tak powiem, wynosiła, czyniła czynności, które daje prawo kanoniczne kongregacji do spraw kanonizacji, ogłaszania, przygotowania dekretu ogłaszającego Jana Pawła II świętym. I tak to pięknie się nam tutaj spięło w taką klamrę. Serdecznie dziękuję. Nie było zgłoszeń do pytań, czy są. Jak nie ma, to będziemy przychodzili. Proszę bardzo. Dlaczego ta osoba jest... Dlaczego ta osoba w naszej ojczyźnie jest tak przemilczana? Dziękuję. Ja mam na to odpowiedzieć, czy prezes jest narodowcem, a no wszyscy narodowcy jesteśmy na marginesie. Może prezes coś powie na temat? Mówię o Jerzy Giertychu. Państwa, no oczywiście to jest ciekawostka. Roman Dmowski kiedyś w swojej książce Polityka Polska i odbudowanie państwa takie zdanie napisał, oby ono jak najszybciej przeminęło. Mamy nadzieję, że te konferencje, które Liga Polski organizuje, do tego się przyczyniają. Dmowski napisał, że Polacy tym się różnią od innych narodów, że tamci czczą swoje zwycięstwa, a my czcimy swoje klęski. Coś w tym jest, szanowni. Coś w tym jest, prawda? Czyli musimy powrócić do tej mentalności czczenia zwycięstw wielkich. A ich jest bardzo dużo. Bardzo dużo, szanowni państwo, tu była mowa o książce. Jedna z książek napisanych przez Jędrzeja Giertycha, Tragizm losów Polski. Może to częściowo ta odpowiedź na panie pytanie. Otóż ta książka była zniszczona, bodajże 2000 egzemplarzy, przez cenzurę sanacyjną przed wojną. Ta książka była na indeksie u władz niemieckich i u władz komunistycznych. To daje odpowiedź na panie pytanie w dużej mierze, prawda? Czyli wszystkie totalitaryzmy niszczą pamięć o świętym Najcięcie. Tylko prawda ma to do siebie, że ona wcześniej czy później ujrzy świat podzielny, oby jak najszybciej w Polsce. I obyśmy umieli się sprzeciwiać, szanowni państwo, tym chytrym nieprzyjaciołom Chrystusa, chytrym nieprzyjaciołom Kościoła, którzy często ubierając się w różne stroje, prawda, przydziewając różne postawy, wodzą na pouczenie Polaków, prowadzą ich w przemysł, prawda? Więc to jest częściowa odpowiedź, ale dużo daje. Cenzura sanacyjna, cenzura niemiecka i cenzura komunistyczna. Ta książka była bardzo, bardzo, bardzo niebezpieczna. Po tyle ode mnie. Dziękuję bardzo profesorowi. Są pytania? Nie ma. Na tej sali mówiliśmy głównie o dziełach Jędrzeja Giertycha. To są, no trzeba być politykiem, żeby czytać jego rzeczy, bo to są rzeczy dosyć takie trudne w czytaniu. Z wyjątkiem tragizmu dziejów Polski. Natomiast jest książka piękna o Jędrzeju Giertychu i o rodzinie Giertychów. Napisana jest przez jego córkę Barbarę. Tytuł książki znów drobaczny. Taka piękna książka. Kolega przyjechał właśnie z pracy z wydawnictwa, które to wydaje, nie przypuszczę, ale myślę, że gdzieś tam poprzez internet możecie Państwo sobie tę książkę zamówić. Tragizm dziejów Polski, jak już o tym powiedział kolega prezes, to trzeba podkreślić. Była to książka, wśród książek zakazanych w czasie II wojny światowej latarnia polskiej przez okupanta niemieckiego. Obok wybitnych dzieł naszych
Słowacki, Maria Konopnicka. Nawet książka, niektóre książki, przynajmniej jedna z książek Lata leśnych ludzi Marii Rudziewiczowej też była książką zakazaną w czasie okupacji. I obok tych pięknych dzieł również książka Jędrzeja Giertycha Tragizm ziemi polskiej. Ja myślę, że zbliżamy się do... Proszę bardzo, panu posłowi. Dziękuję bardzo.
za zorganizowanie tej dzisiejszej konferencji. To nie jest moja zasługa. Ja chciałbym przedstawić osoby, które przyczyniły się do tego, że konferencja jest zwołana i do tego, że za kilkanaście czy kilkadziesiąt Państwo się posilić. Pomógł mi bardzo skarbnik Okręgu Zagłębskiego Ligi Polskich Rodzin, pan magister inżynier Stanisław Szotka. Proszę bardzo się przedstawić. Jest tutaj na sali z nami człowiek,
rodzina chciała nas zmusić do tego. Wtedy stanowiliśmy klub radnych Ligi Polskiego Siedmiku Trzeźnowskiego, to był rok 2002-2006 i to był taki, to jest taki trwały ślad, który pozostał w sali Sejmu Śląskiego. Ksiądz chce zabrać głos, nasz gość z Bydgoszczy, proszę bardzo. Żeby